Dzień dobry, Daszbur. Nazywam się Robert Kruk. Wraz z kolegą Dariuszem Kanarskim mamy zaszczyt gościć w naszym uroczysku kołowieckie chrobry Głuchołazy. Gospodarujemy na terenie około 13 tysięcy hektarów w granicach Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Mamy tą przyjemność mieć teren jakby i polny, i górski w swoim łowisku. Dokładnie, tak jak powiedział kolega Dariusz, teren mieszany. Nasz szczyt ma około 900 metrów nad poziomem morza. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Po roku działalności wreszcie stało się to, co obiecywałem już kilku kolegom, ale ostatecznie udało mi się wybrać z kamerą prawdziwe gości, czyli do widzów, których wcześniej nie znałem. Przedstawiam Wam Robert. Witam serdecznie, Daszbur. I Darek. Daszbur, witam. Słuchajcie, polujemy tutaj już od wczoraj. Jest to przepiękny teren, taki, no oni mówią górski, ja bym powiedział, że takie pogórze jest, bo tu gór to nie widzę za bardzo w okolicy, ale górki są. 900 metrów nad poziomem morza najwyższa górka. Dokładnie tak. Także, słuchajcie, wielkie pola, bardzo atrakcyjny teren dla dzika. Atrakcyjny teren dla dzika oznacza to, że jest bardzo nieatrakcyjny dla nas. Jak widzicie, pierwszy nasz wieczór spędziliśmy na chodzeniu po największych pokrzywach w okolicy w krótkich spodenkach, ale słuchajcie, zwierzyny spotkaliśmy dużo, dlatego że jest to tak naprawdę niedaleko od nas, bo w linii prostej to jest, myślę, około 80 km od moich łowisk. Natomiast tutaj na całe szczęście nie dotarł jeszcze ASF. Dlatego koledzy mają, no, czy szczęście, czy nieszczęście, ale no, naprawdę dużą populację dzika. Strzelają w tym obwodzie, który mierzy 13 tysięcy hektarów, dzików około 400, jak dobrze zapamiętałem. Także jest to liczba nie jakaś super imponująca, natomiast dla tych rejonów, w których ASF zbiera swoje żniwo, czyli na przykład dla nas, no jest to coś niezwykłego. Polowaliśmy wieczorem, spotkaliśmy watahę, którą udało się podejść na 30 metrów. Oczywiście w pszenicy, co oznacza, że rozpoznanie takiego dzika jest wybitnie trudne, nawet przy użyciu wszelkich możliwych sposobów, termowizorów, noktowizorów. Nie zdecydowaliśmy się na strzał, nie możemy sobie pozwolić na pomyłkę, dlatego że w tej chwili lochy prowadzają młode i byłoby to bardzo, bardzo nie w porządku. Więc połaziliśmy troszeczkę później po tych polach jeszcze, po tych ścieżkach technologicznych. Dzików spotkaliśmy dużo. Mieliśmy spotkań przez całą noc, chyba z 5 albo 6. Raz udało nam się spotkać przeradki, no ale tam coś nie zagrało z wiatrem i w ogóle to była jakaś taka dziwna akcja, niepewna i jakieś klapki się nie pootwierały. Coś w ogóle nam generalnie nie poszło. Także zapraszam Was serdecznie, spędźcie z nami tych kilkanaście następnych minut na wspaniałym polowaniu na dziki i rogacze. Kole, tak jak wspomniałeś, mamy dużo dzika, ale to wynika ze specyfiki terenu. Pola mamy poprzecinane lasami, rowami, i w każdym znajduje się woda, więc jest to idealny teren dla dzika. No, widzimy też napływ jelenia, jakby nienaturalny do wcześniejszej ilości występowania tutaj. Najprawdopodobniej jest to spowodowane okolicznym wilkiem i spychania ich po prostu tutaj w tereny spokojniejsze, gdzie tego wilka nie ma. Dysponujemy też, no, pokaźną ilością sarny. Indywidualnie jestem gospodarzem na tym terenie, gospodarzem w sensie rozumienia rolnikiem. Zarządzam na powierzchni około 1000 hektarów w środku obwodu. Mamy dosyć rozbudowany płodozmian. Aktualnie znajdujemy się na polu buraków cukrowych, na którym występują szkody. Staramy się te pole ochronić. Słuchajcie, kochani, oczywiście to nie jest do końca tak, że mi się chciało przyjechać tutaj, żeby dziki sobie pooglądać, bo jest też malutki interesik w tym wszystkim, ale interes nie dla mnie, tylko interes dla Was, kochani, dlatego że Robert od lat
troszeczkę tak na boku, hobbystycznie, no pół, na 1/10 etatu, tak, bo na 2 miesiące w roku otwierasz biuro polowań, tak? Zgadza się. Natomiast Robert obiecał mi, że po tym jak po odcinku, w którym zapowiadałem zające, że spróbuję coś dla nas zorganizować też innego. No i słuchajcie, wstępnie coś tam myślimy o polowaniu na zające w grudniu. Także szczegóły przekażemy Wam w najbliższych, powiedzmy, 4-5 tygodniach. Będą już jakieś wstępne oferty, wstępne zapisy. Także przyjechałem tutaj też po to, żeby tutaj pewne szczegóły omówić, po to, żebyśmy mogli spotkać się na tym polowanku. Natomiast z tym kolegą tutaj spotkamy się, słuchajcie, to jest człowiek, którego poznałem wczoraj. Poznałem dzisiaj jego tatę, 55 lat w łowiectwie. Człowiek, historia, żałuję, że kamery ze sobą nie wziąłem, żeby trochę ponagrywać, ale jeszcze go odwiedzimy. Będzie okazja. Będzie okazja na pewno. Słuchajcie, tutaj naprawdę bardzo, bardzo chciałbym Was zabrać, żebyście zobaczyli, co tu się będzie działo, jak troszeczkę pokoszą. Natomiast kosić będzie kolega tutaj ze swoją ekipą, nie będzie miał czasu nas podprowadzać, więc się szeroko, szeroko uśmiechamy wszyscy. Mam nadzieję, że Wy też teraz się uśmiechacie do kolegi Darka, który obiecał, że nas tutaj na żniwa troszeczkę poprowadza po tych ścierniskach, bo to może być naprawdę ciekawe. No może. No polujemy na żniwach oczywiście. Uważam, że teraz jest taki okres coraz cięższy, ponieważ plony już praktycznie wszystkie porosły. Jedynie tylko w tym uprawy okresie jeszcze, tak, uprawy. Jeszcze w tym okresie, w tej chwili jeszcze mamy te zboże, które ma mleczko i można by było spróbować tutaj do tego dzika popolować. Aczkolwiek no, jest to trudne, bo no, nie widać go w całości, więc ciężko jest określić płeć i w związku z tym nie jest to takie proste. Myślę, że nasze spotkanie jest dobrym przykładem współpracy myśliwy rolnik, rolnik myśliwy. Ja również jako rolnik, jako zarządca na tej powierzchni uczestniczę aktywnie w ochronie upraw swoich, upraw też okolicznych gospodarstw. Współdziałamy na rzecz nie wiadomo czego. Cięcie. Współdziałamy na rzecz budżetu koła. Tutaj gospodarują rolnicy duzi. Tutaj są wielohektarowe gospodarstwa i tutaj to koło, jak słyszę, jestem tutaj już drugi dzień i dużo rozmawiam z tymi myśliwymi i jeszcze z innymi myśliwymi z koła. Wcześniej rozmawialiśmy, że naprawdę tutaj ta współpraca układa się wzorowo. Rolnicy są wyrozumiali wobec tego, że zwierzyna no, wchodzi jednak w te szkody. Przymykają troszeczkę oko, gdzie trzeba, pomagają w ochronie upraw. Tu też koledzy szukają jakichś alternatywnych sposobów, rozmawialiśmy o tych masztach różnych, też się na tym zastanawiają. Są różne możliwości, natomiast pamiętajcie, najważniejsze to jest, żeby w kole po prostu polować aktywnie. I tutaj też fajnie, że no, czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy przyjechać tutaj na polowanie. To też jest ważne, jest to też element ochrony, bo jak jesteśmy w tych polach, nawet jak nie strzelamy do tych loch, to gdzieś tam je przegonimy przez przypadek, tak to wygląda. Także co? Myślę, że szkoda czasu, chłopaki. Ruszamy tak. W teren. My dzisiaj mamy plan troszeczkę z wieczora poczekać na tych burakach, bo zwierzyna prawdopodobnie jest albo w tym jarze tutaj, albo jest w rzepaku. Chyba prędzej w rzepaku. Tutaj widzimy, raczej, że wyszło. Tak? O. Ty, rzeczywiście, to coś dużego. Czy mi się wydaje? Nie, mi się wydaje, że to sarnia.
szczycie. Przybliż sobie kamerę. Mechanizacja. A wiatr jest idealny. Wiatr jest idealny, mówię, nie? Biegają młode. A tam podjęłem bliżej, będziemy patrzeć, tylko już ostatnie 100 metrów trzeba iść ostrożniej. No i moi kochani, stało się. Udało się upolować pierwszego dzika na wyjeździe. Mieliśmy plan jeszcze wyjść o świcie, ale coś czuję, że chyba sobie po prostu poświętujemy i pocieszymy się towarzystwem. Zamiast na siłę gdzieś tam wstawać o 3 czy o 4 rano, dziczka zabieram na użytek własny. Taki przelatek o 40 kg, idealna rzecz. A tutaj po prostu jest o tyle fantastyczna sytuacja, że nie ma tutaj żadnej strefy. Nikt tu tego dzika badać nie będzie na ASF. Nie trzeba go przechowywać w chłodni, po prostu go normalnie w łowisku wypatroszymy. Dzika jutro zapakuję sobie na
kuwetę, na auto i będę mógł zabrać do domu i cieszyć się zdrową dziczyzną. Także bardzo serdecznie dziękuję Robertowi, Darkowi za zaproszenie. Dziękuję zarządowi koła za wystawiony odstrzał. Zgodnie z umową jeszcze tutaj zawitam w okresie, kiedy będzie zboże już sprzątnięte, tak żeby można było coś jeszcze ponagrywać, pocieszyć się fajnym, dziczym łowickiem. No cóż, tylko nostalgia, że u nas te czasy na razie odchodzą do lamusa. Musimy poczekać kilka lat, aż populacja nam się odbuduje, po to, żeby można było się cieszyć tak emocjonującym polowaniem jak to, w którym miałem okazję brać udział tutaj. Dziękuję, że byliście z nami. Jeżeli możecie, to zostawcie łapkę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli mogę Was prosić, to udostępnijcie ten materiał, pomóżcie nam się rozwijać. Myślę, że drugi rok naszej działalności będzie równie ciekawy jak pierwszy, a może jeszcze ciekawszy. Także wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie. Dasz Bór. Dasz Bór. To jest ten sam dzik, którego rano widzieliśmy, no wiesz? Tak, pięknie.